Potężny problem małych sklepikarzy. Kiedy nie ma ich w internecie, niestety zaczynają znikać. Historyczna zmiana w energetyce. Czy jest tak dobrze, jak mówią nam media? Ukraińcy grożą Polakom tym, że wyjadą z naszego kraju, jeśli się nie opamiętamy. A na koniec ciekawostka z nocą spadających gwiazd. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie o 6.30 i 18.00 macie najnowsze newsy z kraju i ze świata. Ja już nie przynudzam, lećmy z pierwszym tematem. Pomimo korzystnego otoczenia likwidowane są kolejne małe sklepy. Notuje się konsekwentny spadek sprzedaży w segmencie tradycyjnym. W pierwszej połowie bieżącego roku zaobserwowano znaczący spadek liczby małych punktów handlowych w Polsce. Według danych firmy Dun & Bradstreet Poland ponad 1600 placówek zakończyło swoją działalność, a ponad 5200 zawiesiło ją tymczasowo. Zjawisko to dotknęło 21 z 28 monitorowanych sektorów handlu, co wskazuje na powszechność tego trendu. Najbardziej dotknięte zostały punkty oferujące artykuły pierwszej potrzeby oraz odzież, których liczba zmniejszyła się odpowiednio o ponad 500 i 200. Odnotowano również spadek liczby sklepów wielobranżowych, a także punktów sprzedających farby, artykuły metalowe, piśmiennicze oraz księgarni. Eksperci przewidują, że sytuacja może ulec dalszemu pogorszeniu ze względu na rosnące koszty energii i wynagrodzeń. Maciej Staszyński, prezes Polskiej Izby Handlu, wskazuje na kilka przyczyn tego zjawiska. Przede wszystkim trudności dotykają głównie niezależne punkty handlowe, które nie są częścią większych sieci. Konkurencja na rynku jest niezwykle intensywna, co jest efektem praktyk stosowanych przez duże sieci handlowe. Dodatkowo problem sukcesji stanowi istotne wyzwanie. Młodsze pokolenie, obserwując zmagania rodziców o utrzymanie rodzinnego biznesu, często rezygnuje z kontynuowania tej działalności. Zmiany w preferencjach konsumentów również odgrywają znaczącą rolę w tym procesie. Wzrost cen skłania klientów do poszukiwania oszczędności w większych obiektach handlowych, głównie dyskontach, co odbywa się kosztem mniejszych niezależnych sklepów. Zjawisko to dotyka również większe sieci handlowe. Przykładowo liczba placówek jednej z popularnych sieci supermarketów zmniejszyła się o 28 w ciągu zaledwie 3 miesięcy. Pozostawał dotychczas główną siłą polskiego rynku FMCG. No cóż, niestety, śmierć małych sklepów to nie jest nowina, to proces. Trwa od lat, a my wciąż udajemy zaskoczonych. Jakbyśmy nagle odkryli, że woda jest mokra. 1600 zamkniętych, 5200 zawieszonych w pół roku. To nie jest statystyka, tylko wyrok. Na kogo? Na nas wszystkich. Pamiętacie jeszcze sklep na rogu, gdzie pani Zosia znała wasze ulubione pieczywo? Zapomnijcie, teraz macie aplikację, która zna was lepiej. Algorytm wie, co robicie, zanim wy będziecie to wiedzieli. Cudowny postęp, nie? A może raczej cyfrowe zniewolenie. Młode pokolenie nie chce przejmować rodzinnych biznesów, nic dziwnego. Po co mają harować 16 godzin na dobę, skoro można zostać influencerem i sprzedawać swoje życie na Instagramie. Kapitalizm w najczystszej postaci. Sprzedajemy już nie tylko produkty, ale właśnie samych siebie. Ale co tam młodzi? Spójrzmy na fakty. 21 z 28 sektorów handlu notuje teraz spadki. To nie jest trend, tylko tsunami. Sklepy spożywcze, odzieżowe, księgarnie, wszystkie idą pod nóż, a my biegniemy do dyskontów, bo tam jest taniej, szybciej, może niekoniecznie lepiej, ale często taniej. Taniej dziś, ale drożej jutro, bo znikną mali gracze i kto wtedy powstrzyma tych korporacyjnych gigantów przed dyktowaniem cen? Inflacja? To tylko wygodna wymówka. Prawda jest taka, że sami wykopaliśmy grób dla małego handlu. Każdym kliknięciem w aplikację, każdym zakupem w hipermarkecie. Bo było wygodniej, było szybciej. Ale co, jeśli ich zabraknie? No to teraz będziemy mieli pustkę w miejscu, gdzie kiedyś tętniło życie lokalnej społeczności. Eksperci mówią o rosnących kosztach energii i płac, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwy problem leży głębiej, bo leży w systemie, który faworyzuje duże sieci. W prawie, które jest skrojone pod korporacje. W nas samych, bo wolimy wygodę od autentyczności. A może to wszystko część czegoś większego? Może to celowe działanie, by zepchnąć nas wszystkich do jednego kontrolowanego systemu, gdzie każdy zakup będzie śledzony, każda transakcja monitorowana,
Także Orwell sam by się uśmiał, widząc, jak sami pchamy się w objęcia Wielkiego Brata. Co będzie, gdy zniknie ostatni niezależny sklep? Gdy cała żywność będzie kupowana od 3, może 4 gigantów? To nie jest pytanie czy, tylko kiedy i co wtedy? Będziemy tęsknić za czymś, czego już nie odbudujemy. Śmierć małych sklepów to nie tylko kwestia ekonomii, to śmierć części naszej kultury i lokalnej tożsamości. To utrata miejsc, gdzie rodziły się relacje, gdzie kwitło życie społeczne. Zamieniliśmy to wszystko na wygodę, w iluzję oszczędności, w takim świecie, gdzie małe jest niewidoczne, a duże jest święte. To my stajemy się tylko cyframi w tym całym systemie. Konsumentami, a nie obywatelami. I może właśnie o to chodzi, by zredukować nas do roli bezmyślnych nabywców, łatwych do manipulowania i kontrolowania. Bo pamiętajcie, w świecie, gdzie wybór jest iluzją, a wygoda jest pułapką, prawdziwa wolność staje się luksusem. I może pewnego dnia odkryjemy, że cena tej wygody była zbyt wysoka. Byle tylko nie było za późno. W pierwszej połowie bieżącego roku Unia Europejska doświadczyła znaczącej zmiany w sektorze energetycznym. Po raz pierwszy w historii energia wiatrowa i słoneczna wspólnie wyprodukowały więcej elektryczności niż wszystkie paliwa kopalne łącznie. Think Tank Ember donosi, że te odnawialne źródła energii odpowiadały za około 30% generacji prądu w Unii Europejskiej, podczas gdy paliwa kopalne stanowiły 27%. Trend ten jest częścią szerszej transformacji energetycznej w Europie. Produkcja energii z węgla spadła o 24%, a z gazu o 14%. Jednocześnie wzrosła produkcja ze źródeł odnawialnych oraz elektrowni jądrowych. W rezultacie prawie połowa prądu w Unii Europejskiej pochodzi ze źródeł odnawialnych, a 1/4 z bezemisyjnych elektrowni atomowych. W Polsce również obserwujemy podobne tendencje, choć w mniejszej skali. Produkcja energii słonecznej wzrosła o 37% w porównaniu z rokiem poprzednim. W maju bieżącego roku 28% prądu pochodziło z wiatru i słońca, co stanowi rekord dla naszego kraju. Jednakże paliwa kopalne wciąż dominują, odpowiadając za 68% produkcji energii, z czego większość stanowi węgiel. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło wstępną wersję aktualizacji Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu do roku 2030. Zgodnie z tym planem odnawialne źródła energii mają odpowiadać za 50% produkcji energii elektrycznej do końca obecnej dekady. Ministerstwo pracuje również nad bardziej ambitnym scenariuszem, który zakłada szybsze tempo rozwoju odnawialnych źródeł energii i odchodzenia od węgla z perspektywy do roku 2040. Europejska energetyka przechodzi historyczną zmianę. Przynajmniej tak twierdzą unijni biurokraci i Gazeta Wyborcza, którzy z zapałem godnym lepszej sprawy obwieszczają triumf wiatru i słońca nad paliwami kopalnymi. Ale czy aby na pewno jest to powód do świętowania? A może raczej do głębokiej refleksji nad tym, w jakim kierunku zmierza nasza cywilizacja? Bo spójrzmy prawdzie w oczy. Ta zielona rewolucja to nic innego jak kolejny etap ideologicznej wojny wypowiedzianej tradycyjnym źródłom energii. Wojna, w której pierwszą ofiarą jest zdrowy rozsądek, a drugą portfele zwykłych obywateli. Bo czy ktoś zadał sobie trud, by policzyć, ile ta cała ekologiczna szopka kosztuje przeciętnego Kowalskiego? Tymczasem w Polsce, w kraju nad Wisłą, gdzie węgiel płynie zamiast wody, nasi genialni decydenci już od dekad postanowili, że też będziemy musieli wziąć udział w tym wyścigu ku świetlanej przyszłości. I co z tego wynika? No to, że zamiast wykorzystywać nasze naturalne bogactwo, które dosłownie leży pod naszymi stopami, wolimy importować używane niemieckie wiatraki. Jakby nie było dość ironii w fakcie, że Niemcy, ci sami, którzy tak ochoczo pouczają nas o ekologii, sami rezygnują z atomu na rzecz węgla. A propos węgla, czy ktoś jeszcze pamięta, że to czarne złoto było kiedyś naszą narodową dumą? Teraz ceny węgla spadają, a my zamiast cieszyć się z tańszej energii, martwimy się, że nie spełnimy unijnych norm. Absurd go nie absurd. A my, jak te barany, podążamy
podążamy za stadem, nie zastanawiając się nawet, czy aby na pewno zmierzamy we właściwym kierunku. Ale nie martwcie się. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma ambitny plan. Do 2030 połowa naszej energii już będzie pochodzić z OZE. Ciekawe, czy ktoś w tym ministerstwie zadał sobie to ważne pytanie. Co zrobimy, gdy wiatr przestanie wiać, a słońce schowa się za chmurami? Może wtedy wreszcie docenimy nasz rodzimy węgiel, który teraz tak ochoczo wypychamy za drzwi. Ciekawe, czy zacznie się wtedy, no bo wiecie, że manipulowanie chmurami jest po prostu czymś normalnym, to nie jest teoria spiskowa. Ciekawe, czy zaraz się zacznie, że Niemcy w ogóle będą nam wypychać chmury, żebyśmy nie mieli za dużo słońca na przykład. A może to wszystko jest częścią czegoś innego? Może chodzi o to, by uzależnić nas od importu energii i zrobić z nas energetycznych niewolników Zachodu, bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że zamiast inwestować w rozwój naszych własnych zasobów, wolimy kupować technologię od innych. Bo pamiętajmy, że nie ma tutaj nic za darmo. Każda decyzja ma swoje konsekwencje, a rachunek zawsze trafia do kieszeni zwykłego obywatela. Zanim więc zaczniemy świętować historyczną zmianę, jak te media i Gazeta Wyborcza, może warto zadać sobie pytanie, po co? Kto tak naprawdę na tym zyskuje? W czasach, gdy propaganda ekologiczna zastępuje racjonalne myślenie, a ideologia góruje nad ekonomią, musimy zachować czujność, bo może się okazać, że zielona rewolucja to nic innego jak nowy rodzaj energetycznego kolonializmu, gdzie zamiast węgla i ropy handluje się iluzją czystej energii. Gdy następnym razem usłyszycie o cudownych rozwiązaniach energetycznych w przyszłości, zawsze zastanówcie się, czy przypadkiem nie sprzedają wam wiatru w butelce. Bo w świecie, gdzie prawda stała się towarem deficytowym, umiejętność krytycznego myślenia może okazać się najczystszym źródłem energii. Rodziny z małymi dziećmi opuszczają swoje domy. Wzięliśmy to, co mogliśmy. Jedziemy do rodziny do Czech. Badanie przeprowadzone przez grupę rekrutacyjną Progres wskazuje, że blisko 1/3 obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce rozważa opuszczenie kraju. Głównym powodem jest wykonywanie pracy poniżej posiadanych kompetencji oraz brak możliwości rozwoju zawodowego. Co niepokojące, znaczna część osób planujących wyjazd zamierza to uczynić w ciągu najbliższych 2 do 12 miesięcy. Osoby rozważające wyjazd to głównie młodsi obywatele Ukrainy, z których większość deklaruje znajomość języka angielskiego jako potencjalne kierunki emigracji, wskazują najczęściej Niemcy, Hiszpanie oraz Stany Zjednoczone. Motywacją do wyjazdu jest chęć powrotu na wyższe stanowiska, zgodne z posiadanymi kwalifikacjami, co jest szczególnie istotne dla osób posiadających rodziny na utrzymaniu. Jednocześnie polscy pracodawcy zdają się dostrzegać ten trend. Według badań grupy Progres, wśród ofert pracy kierowanych do obywateli Ukrainy, ponad połowa dotyczy zajęć umysłowych, w tym stanowisk specjalistycznych i kierowniczych. Dominują branże takie jak administracja biurowa, zasoby ludzkie, consulting, handel, produkcja, logistyka, finanse oraz technologie informacyjne. Natalia Myskowa, dyrektor do spraw rekrutacji międzynarodowej w grupie Progres, podkreśla, że polski rynek pracy wciąż nie jest w pełni przygotowany na przyjęcie wysoko wykwalifikowanej kadry z zagranicy. Zaznacza, że umożliwienie pracownikom z Ukrainy powrotu na stanowiska odpowiadające ich kwalifikacjom może przynieść korzyści zarówno dla nich samych, jak i dla polskiej gospodarki. Wyzwaniem dla pracodawców jest zatem lepsze wykorzystanie potencjału już obecnych w Polsce specjalistów z Ukrainy. Przyjeżdżają, oferują pomoc z Warszawy, z Gdańska, z Białegostoku, chcą ich zabierać do swoich domów. Ależ nam się rozwielmożniła nasza gościnność. Najpierw zaprosiliśmy Ukraińców do naszego domu, a teraz się oburzamy, że chcą od nas wyjechać. No bo jak to tak? Przecież daliśmy pracę przy zmywaku, na budowie, czego jeszcze chcą? Może jeszcze biurka i komputera? A może od razu fotelu prezesa? Ale żarty na bok, bo sprawa jest poważna, a my jak zwykle łapiemy się za głowę, gdy jest już za późno. Według badań grupy Progres, aż 29% Ukraińców w Polsce deklaruje chęć wyjazdu. I to nie byle gdzie, bo do Niemiec, Hiszpanii czy do USA. Brzmi znajomo? No jasne, bo przecież dokładnie to samo robili Polacy po wejściu do Unii Europejskiej. Historia lubi się powtarzać, tylko że tym razem to my jesteśmy tymi złymi pracodawcami. Ale zaraz,
przecież to miało być takie piękne. Mieliśmy tanią siłę roboczą, a tu okazuje się, że ci Ukraińcy to nie tylko mięśnie, ale i być może mają mózg. Kto by pomyślał? Najwyraźniej nie każdy, przynajmniej nie ci, którzy przez lata myśleli tylko o łataniu dziur w gospodarce i w tym, że mogą mieć tańszą siłę roboczą, która pracuje po 12 godzin na dobę. Ale tutaj pamiętajcie, że chodzi o tych Ukraińców, którzy chcą faktycznie pracować. Bo teraz co? Teraz mamy te niepokojące dane. Dla kogo niepokojące? Dla tych, którzy myśleli, że będzie zawsze takie hajla bajla jak jeszcze przed konfliktem. No niestety nie potrwało to zbyt długo. Ale nie martwcie się, bo można faktycznie mieć i z tego korzyści, jeśli faktycznie będziemy mieli kadry, które wejdą na wyższe stanowiska, jeśli realnie mają takie kompetencje, a my mamy takie zapotrzebowanie, bo są przecież Ukraińcy, którzy potrafią obsługiwać nie tylko łopatę, ale i na przykład komputer. Może okaże się, że faktycznie jesteśmy w stanie poradzić sobie z różnymi dziurami w naszej gospodarce. Byle faktycznie chodziło tylko o tych, którzy faktycznie realnie chcą budować z nami gospodarkę, a nie tych, którzy żyją tylko z socjalu i narzekają, jak to jest w tym Polsce źle. No bo nie każdy przecież jest dokładnie taki, nie? Bo tu dochodzimy do sedna sprawy. Problem nie leży w tym, że Ukraińcy chcą wyjechać. Problem leży w krótkowzroczności i ignorancji, w przekonaniu, że imigranci to zawsze będzie tania siła robocza, a nie również ludzie z ambicjami, jakimś wykształceniem, planami na przyszłość. Ale jest w tym wszystkim przynajmniej jeden pozytyw, bo mówimy tutaj właśnie o tych, którzy chcą pracować. Bo alternatywa no to stanie się zakładnikami tych, którzy żyją u nas tylko na socjalu. To jest jeszcze gorsze, bo tu pojawia się pytanie, czy naprawdę chcemy, żeby zostali tylko ci, którzy zadowolą się zasiłkami? Zamiast tego chyba powinniśmy się właśnie skupić na stworzeniu warunków, które zachęcą tych wykwalifikowanych pracowników do pracy. Bo jeśli tego nie zrobimy, za kilka lat będziemy czytać artykuły o tym, jak to polscy pracodawcy jeżdżą do Kijowa czy do Lwowa po to, żeby zatrudniać tam ludzi, których teraz mamy tutaj. I warto by było coś zrobić z tą polityką w ten sposób, żeby zachęcić tych zdolnych, którzy faktycznie chcą pracować, do tego, żeby pracowali w Polsce, a ci, którzy żyją na socjalu i nie pracują, to niech oni wyjadą. Jedna z najbardziej wyczekiwanych atrakcji astronomicznych roku zbliża się wielkimi krokami. W nocy z 12 na 13 sierpnia miłośnicy kosmosu będą mieli okazję podziwiać nawet do 100 zjawisk świetlnych na godzinę przemieszczających się po firmamencie. To niezwykłe widowisko jest związane z obiektem kosmicznym o nazwie Swift-Tuttle. Co roku nasza planeta przecina ścieżkę tego obiektu, a drobne fragmenty, które pozostawia za sobą, wchodzą w interakcję z atmosferą Ziemi. To właśnie te oddziałujące fragmenty tworzą efekt świetlnych smug, które możemy obserwować na niebie. Choć zjawisko to można podziwiać przez dłuższy okres, to właśnie wspomniana noc jest momentem, kiedy jego intensywność osiągnie apogeum. W tym czasie nieboskłon będzie pełen świetlnych smug. Aby w pełni doświadczyć tego zjawiska, kluczowe jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji. Idealne warunki do obserwacji panują z dala od miejskiej iluminacji, na przykład na wyżynach, w pobliżu dużych akwenów wodnych czy w okolicach jezior. Najlepszy czas na obserwację to godziny między północą a porankiem. Punkt kulminacyjny zjawiska, czyli miejsce, z którego wydają się wylatywać świetlne smugi, znajdzie się wtedy w najbardziej korzystnej pozycji na niebie. No i taka oto ciekawostka dnia na koniec. Dajcie znać, czy wy będziecie obserwować noc spadających gwiazd, tak zwane Perseidy. Z 12 na 13 sierpnia ma być ta kumulacja. Oczywiście to będzie w wielu dniach, ale wtedy będzie to najbardziej widoczne. Na pewno warto wyjechać poza miasto, tak żeby nie było za dużo świateł z miasta, bo wtedy jest to najlepiej widoczne. My pewnie będziemy obserwować. Dajcie znać, czy wy jesteście zainteresowani. Trzymajcie się ciepło. No i hej.